Tradycją stało się to, że wraz z chwilą ukazania się na rynku nowej książki Jakuba Ćwieka czy Brandona Sandersona, na moim kanale pojawia się recenzja owego dzieła literackiego. Dziś więc będziemy kontynuowali ten piękny zwyczaj. Wiem, że kochacie to równie mocno jak ja. Albo znowu coś mi się uroiło. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś zapraszam Was na brudnopis Boga. Chyba moje życzenie z nadprzyrodzonego tagu się spełniło, gdyż nowi stróże uświadomili mi, jak niewiele pamiętam z uniwersum kłamcy. Nie przeszkodziło mi to cieszyć się brudnopisem, jednak podskórnie czułem i nadal mnie to męczy, że nie wyłapałem wszystkich nawiązań, nie połączyłem faktów i podczas lektury błądziłem trochę jak dziecko we mgle. Ale do tego wrócimy. Zacznijmy od początku. Książka, jak to często bywało w uniwersum kłamcy, jest zbiorem opowiadań. W środku znajdziemy 5 standardowych historii oraz jedną, która przewijając się pomiędzy resztą buduje napięcie, podsuwa kolejne sugestie, aby w końcu doprowadzić nas do niespodziewanego finału. W książce na pierwszy plan wysuwają się aniołowie, szczególnie ci z Wydziału Interwencyjnego Nadzoru Anielskiego, zaś Loki, choć wyraźnie coś kombinuje, tym razem stanowi tło do przyszłych wydarzeń. Po pierwsze więc dostajemy dziwny list od nieznajomego, w którym opisuje on przypadek zniewolenia mieszkańców pewnej nadmorskiej miejscowości. W drugiej kolejności możemy w końcu przeczytać historię z perspektywy okładkowych aniołów, Zadry i Bucza, która w moim skromnym rankingu uplasowała się na drugim miejscu pod względem atrakcyjności. Trzecia historia, mój faworyt, pod tytułem Serce Anioła, w której udamy się na Haiti w celu odkrycia rozwiązania zwariowanej zagadki zniknięcia jednego z podobiecznych stróży, a w której kryje się bardzo charakterystyczny polski akcent. W czwartym opowiadaniu udamy się zaś do wioski Indian. To tam autor zawarł parę przydatnych informacji, które będą nam potrzebne, aby książka w naszych głowach spięła się przysłowiową klamrą. Ostatnia historia jest chyba zagubionym opowiadaniem, które Kuba zapowiadał jeszcze w 2017 roku. Nie dotyczy stricte stróżów, a jest bonusem dla fanów chłopców oraz kłamcy. Jedne z głównych ról wywalczyli w niej pan Proper oraz Kłamczuch, więc jeśli jesteście fanami opowiadań crossoverowych, to nie możecie przegapić tej historii. Wiem, przedstawiłem fabułę dość lakonicznie, jednak jest to związane z dość małą objętością książki, więc nie chciałbym niepotrzebnie spoilerować Wam rozrywki oraz tym, że bardziej chciałbym się skupić na moich odczuciach, a te są bardzo kontrastowe. Jak wiadomo, książki Ćwieka dostarczają masę emocji, nie inaczej jest z brudnopisem bogów, dlatego dzisiejsza herbata jest czymś na uspokojenie. Melisa z chmielem i kardamonem, gdyż do końca nie wiem, jak chce się czuć. Na zdrowie! Obym nie zasnął w trakcie nagrywania, ale to jest dobre. Po pierwsze, chciałbym zaznaczyć, że świetnie się bawiłem wracając do świata kłamcy, choćby i na chwilę. W brudnopisie znajdziemy dużo zabawnych sytuacji, dobrych anegdot oraz dialogów z ściętym językiem. Również długość o dziwo mnie nie zniechęciła. Książka ma jakieś 280 stron, a zazwyczaj jestem amatorem dość ciężkich grubasków. Jednak w przerwie od wielkiego polowania potrzebowałem lekkiej lektury, która nie przytłoczy mnie masą opisów. Ale jeśli po pierwszym tomie stróży czuliście lekki niedosyt związany z długością i treściwością fabuły, to czytając dwójkę, ten stan zostanie nie tylko podtrzymany, a nawet znacznie zwielokrotniony. Jak już powiedziałem, brudnopis jest zbiorem opowiadań. Zbiorem momentalnie chaotycznym, w którym linie czasowe mieszają się jak są, przez co ciężko było mi nadążyć za fabułą. Na przykład po przeczytaniu drugiej historii totalnie zgłupiałem. Z jednej strony jarałem się opowieścią docierania się Zadry i Bucza jako partnerów, ale z drugiej strony miałem na twarzy takie WTF. Czy oni w poprzednim tomie już razem nie współpracowali? Przyjemny komizm sytuacji związany z doświadczonym weteranem wojennym, który stara się wejść w skórę niańki,
przeplata się z nieodpartym wrażeniem, że powinniśmy wiedzieć, jak to się skończy. Zastanawiam się, czy jest to wina mojej słabej pamięci, czy faktycznie Kuba momentami za mocno pojechał z zapętloną retrospekcją. Kolejny aspekt. Rozwinięcie wątku brudnopisu, a raczej szczątkowe popchnięcie fabuły do przodu. Ultra ciekawa rzecz, która mogłaby sporo namieszać w uniwersum Kłamcy. Ba, na tyle istotna, że książka zaczerpnęła od niej tytuł, a jest ona zaledwie wspomniana. Okej, wydarzenia w pewien sposób oscylują wokół tego tematu. Autor ukrywa naprawdę małe urywki faktów, które czytelnik powinien sam wyhaczyć i poukładać sobie w głowie. I nie miałbym nic przeciwko takiemu zabiegowi. Naprawdę. Uważam go za bardzo absorbujący i angażujący nas w sprawy uniwersum, ale mamy tu wyraźną sugestię. Mamy nadzieję na coś więcej. Mam tu taką małą teorię, że książka nie mogła nam zdradzić za dużo, gdyż jest tylko wstępem do innej historii, którą Kuba chciał zrealizować już jakiś czas temu. Pamiętacie? Pisałem wam o niej na fanpage'u. Ćwiek wystartował z kampanią w serwisie Polak Potrafi dotyczącą serialu o stróżach. W produkcji w jedną z ról miał się wcielić między innymi Krzysiek z Nocnego Kochanka. Niestety, projekt nie uzyskał odpowiedniej ilości wpłat, dotychczas zebrane pieniądze więc Kuba odesłał fundatorom, zaś serial odłożył na kiedyś. I moim zdaniem ta dość niepozorna książka zwiastuje, jak to anioły mają w zwyczaju, rychłe pojawienie się obrazu w internecie. Proszę, obym się nie mylił. Myślę, że takie uzupełnienie byłoby czymś nietuzinkowym, unikatowym w świecie książkowym. Mocno trzymam kciuki za ten projekt i za kolejną porcję stróży w przyszłości, bo te opowiadania mocno podsyciły mój apetyt na powrót do świata Kłamcy. Podsumowując, jeśli jesteście na bieżąco z uniwersum Lukiego, to Stróże, Brudnopis Boga, na bank wylądują w waszej biblioteczce na półce obok innych ulubionych powieści autora. Ale jeśli czujecie niepewność, coś tam kojarzycie, czegoś się domyślacie, to radziłbym zrobić krótką powtórkę z wiedzy o Kłamcy, gdyż tej książki nie da się czytać bez znajomości poprzednich. Ilość niedomówień może być dla was przytłaczająca, przez co więcej będziecie się zastanawiać, skąd ja znam tego gościa, zamiast cieszyć się lekturą. I to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, czy sięgnęliście kiedyś po jakąś opowieść o Lokim i jak wam ona przypadła do gustu. Jeśli zwróciliście dziś uwagę na sposób mojego mówienia, to jest to wina mojego gardła. Nie przypuszczałem, że będzie ona aż tak dawało się we znaki, przez to ciężko mi się nagrywało. Długo, cicho, miałem wrażenie, że momentami się śpieszyłem, więc przepraszam, postaram się to naprawić w postprodukcji. A teraz idę wypić jakieś mleko z miodem. Do następnego razu.